11 tom, 9 grudnia 1916. Pośród kar świata Jezus pragnie znaleźć w tym, kto żyje w Jego woli, wszystko to, co znalazł w Nim Ojciec. Byłam zasmucona z powodu nieobecności mojego ukochanego Jezusa. Jeśli przybywa, to wdycham trochę życia, ale jestem jeszcze bardziej zasmucona, gdyż widzę, że jest bardziej strapiony niż ja i nie chce dać się przebłagać, ponieważ stworzenia zmuszają go do zesłania kar i wydzierają z niego kolejny. Ale gdy on każe, rozpacza nad dolą człowieka i kryje się wewnątrz mojego serca, jakby po to, żeby nie widzieć, jak człowiek cierpi. Wygląda na to, że nie można już dłużej żyć w tych okropnych czasach, a jednak to tylko początek. Gdy więc byłam pełna obaw o swój trudny i smutny los, gdyż bardzo często byłam go pozbawiona, mój ukochany Jezus przyszedł, zarzucił mi rękę wokół szyi i powiedział: — Córko moja, nie wzmagaj mojego bólu swoimi obawami. Jest go i tak za wiele. Nie tego od ciebie oczekuję. Pragnę raczej, abyś uczyniła swoimi moje boleści, moje modlitwy i całego mnie, tak, abym mógł znaleźć w tobie drugiego siebie. W obecnych czasach potrzebuję ogromnego zadośćuczynienia i tylko ten, kto czyni siebie mną, może mi je dać. To zaś, co Ojciec znalazł we mnie dla dobra wszystkich, czyli chwałę, zadowolenie, miłość oraz całkowite i doskonałe zadośćuczynienie, pragnę znaleźć w tych duszach, które, jak wielu drogich Jezusów, odpłacą mi się na równi. Powinnaś powtarzać te intencje w każdej godzinie męki, którą rozważasz, w każdym czynie, we wszystkim. Ach, jeśli nie znajdę mojego zadośćuczynienia, to koniec ze światem. Kary będą spływać w dół potokami. Ach, córko moja! Ach, córko moja! I zniknął. Fiat